Jak biorę sam oddech, to mnie parzy. To naprawdę był s***y pomysł. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Dzięki widzowie, witam was serdecznie. Czekajcie, pogaszę tu światła. Dzisiaj odcinek, tak jak widzicie po tytule, Instagram decyduje o moim dniu. Oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału tam na dole, zostawienia łapki w górę. I teraz właśnie dodaję story. No i wbijajcie oczywiście tu na Instagram, bo tam się wszystko działo. Przez to teraz odcinki właśnie łączymy z Instagramem. Jak widzieliście, szukanie mnie było na Instagramie, dodawałem posty, bo jest na bieżąco. Widzowie, cześć! Cześć! Widzowie zaraz będą tu, patrz. Tu będą decydować. Dobra, osiedlowy dres czy marynareczka elegancka? Dobra, mamy story. Dajemy, w co mam się ubrać dzisiaj. Czekamy tak z 15 minut i zobaczymy, co wybraliście. Co wybraliście, widzowie? Czy właśnie taki komplecik marynarki i jeansów, czy osiedlowy dres elegancki, luźny tego typu? Szczerze, wolałbym, żebyście wybrali dres, bo jest wygodniejszy. Marynarka nie jest fajna. Zaraz wybieramy, co będziemy jeść. Właśnie, co będziemy jeść. I czy w marynarce, i czy w dresie pojadę zjeść coś. Dobra, to na razie widzę, że prowadzi osiedlowy dres, więc cieszy mnie to. 57 do 43%, ale 10 minut minęło, więc jeszcze poczekamy chwilę. A w międzyczasie zadałem jeszcze parę pytań, takich jak: czym dzisiaj jeździsz, Mustang czy Golf? Na razie Mustang wygrywa 69 do 30, ale to 5 minut temu. Później, co jedziemy zjeść? Albo banana tu mam, albo kebaba, ale na razie wszyscy głosują na kebaba. Jaką mam zrobić fryzurę? Irokes? Albo na prawo grzywka, albo na lewo grzywka. Więc poczekamy chwilę i wypełnimy te wszystkie misje tak, jak zagłosowali widzowie, czyli wy. Zadałem jeszcze parę pytań do przodu, ale na razie widzę, że osiedlowy dres prowadzi, więc będę chyba w dresie dalej prowadzi. Zadałem parę pytań, żeby więcej osób mogło zagłosować, bo wiecie, że trzeba poczekać chwilę, więc żeby nie czekać, to już je zadałem i będę je wykonywał po prostu to, co wybierzecie po kolei. Tak, żeby więcej głosów można było oddać, że tak powiem. A później będę już na bieżąco leciał, jak ludzie strzają, że robię odcinek, bo tam mówiłem, że robię odcinek i wtedy będzie już na bieżąco zadawane pytania będą. Na razie tam widziałem, a zobaczycie zresztą, jakie będą w kolejności. Na razie nie chcę wam zdradzać, ci co śledzą Instagram, ci wiedzą. Więc mogę już chyba obierać powoli dres, jak co to przebiorę, jak zmienicie zdanie, mam nadzieję, że nie. Dobra, słuchajcie, wykonujemy te zadania już. Osiedlowy dres 63%, elegancka marynarka 37%. Wleciał osiedlowy dres. Później będziemy jechać Mustangiem, bo było głosowanie, że Mustang czy Golf, więc Mustangiem jedziemy na banana czy kebaba. Kebab 78%, banan 22%. Miałem ochotę na banana, więc napisałem banan, ale wyszło, że kebab. Nie narzekam, nie narzekam. Więc jedziemy na kebaba Mustangiem. Ale jeszcze zanim pojedziemy na kebaba Mustangiem, jaką mam zrobić fryzurę? 13% włosy na lewo, 30% włosy na prawo, 57% kurde procent irokez. Więc teraz ulepię sobie irokeza. O Jezus, czemu mi to zrobili? Dlaczego? Jak mi oklapnie, to nie moja wina. Dobra, jedziemy z irokezem. Matko bosko. Jak ja będę wyglądał? Jeszcze pojadę na kebaba z irokezem, super. Dzięki widzowie, naprawdę można na was liczyć. Jakiś żel. Tu jest guma. Jak ja wyglądam. No dobra, tak chcieliście. Kiedy się taka ciekawostka, jak byłem młody, to sobie wycięłem taki pasek irokeza i chodziłem w takim irokezie. Końcówki miałem blond. Nie wygląda to źle, chociaż nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej. No i jest irokez typu irokez. Maksiu, podoba ci się fryzura moja? Pierdziele. Irokeza mam. Chcesz też? Chcesz irokeza? Widzisz. No, tak więc mam irokeza. Kolejne głosowanie było... Trzeba było dać, albo ścinam się na łyso. Nie, właśnie, ja wiem, żeby zagłosowali. Kolejne głosowanie polegało na które buty. Wyszło 50 na 50%, ale rozwinąłem to i większość było czerwono-czarne. 514 głosów na czerwono-czarne, 508 na czarne, czyli czerwono-czarne, czyli DC-ki. O, otóż te. Całe szczęście, bo jakbyście wybrali te drugie, jest mokro, padał deszcz i one strasznie przymakają i są cienkie. Tu mi się udało, tu mi się fuksło i dobrze, że właśnie te czerwono-czarne mam, bo tamte przymakają i... Co, bluzę chciałeś włożyć? Mac niespodzianka? A czemu wkładasz bluzę, jak jest gorąco? Bo ją
Lubisz? Tak więc wkładam te buty, wybraliście Mustanga, jedziemy Mustangiem na kebaba, nie na banana. No cóż, to wy decydujecie, co ja dziś robię. Jezus, jak ja wyglądam. Jeszcze osiedlową bluzę włożę. A na kepsie kolejne głosowanie, to już zobaczycie na miejscu. Cześć, Jany. Halo. Otwarte. O człowieku, co ty masz na głowie? O irokeza, jestem osiedlowym dresem. Witam. Sam głosowałem na dresa. Tak, głosowałeś na dresa. Na irokeza też. I na irokeza wiedziałem. Dobre połączenie, tak dobre połączenie, słuchaj, no lepszego być nie tak, było. Tak, jesteśmy w Mustangu i lecimy na kepsika. Tak, jesteśmy już przy kepsiku. Nie zgadniecie, co dałem, żeby wybrali ludzie. Już wam pokazuję i powiem wam, ile będzie procent. Trochę się tego stresuję, bo ja nie lubię tak ostrego, bo nie czuć wtedy jedzenia, tylko te ostre. Ale już się możecie domyślać. Tak, do wyboru był kebab. Jaki kebab, zapytałem, bo wybraliście kebab lub banan, więc kebab. Łagodny 16%. Mało ostry 13%. To są ludzie, którzy mnie jeszcze lubią. Te takie 29%. Ostry 17%. To są tacy pośredni, którzy mnie lubią, ale nie lubią. Bardzo ostry, 54%. Dziękuję wam za to. Więc muszę teraz zamówić kebaba bardzo ostrego. Ja się boję, bo jak się mówi zazwyczaj bardzo ostry, to oni specjalnie dają dużo sosu takiego ostrego, a tu jest naprawdę ostry sos. Zapytałem również, co do kepsika. Nic, 22%. Dobrze, że cokolwiek wybraliście, bo są jeszcze dwie opcje. Druga opcja była woda, 12%. No i kolka, 65%. Dziękuję wam za to, bo lubię kolkę. Chociaż wiecie, że jak jest ostro w buzi i gazowanym się popija, to też nie jest fajnie. Więc woda byłaby chyba lepsza w tej sytuacji. No co, idziemy zamówić i zjeść kepsika. Ja bym prosił kebaba w bułce małego. Z frytkami czy z surówkami? Z surówkami. Jakie mięso? Baranina. Laniowolowe. Jaki tak. sos? Jakiś bardzo, bardzo ostry. Tutaj jeden bardzo, bardzo ostry. Papryczki może je się pan chce do tego? No to niech będą papryczki jeszcze. I do tego korek. Dobra, siedzę w irokezie w dresie. Do tego, żeby było ostrzej, domówiłem papryczki. Żeby nie było słabo. Ja się boję tego, bo powiedziałem bardzo, bardzo ostry. A oni sobie jaj nie robią. Więc będzie trochę przypo. Jak biorę samooddech, to mnie parzy. To są papryczki z samym podwójnym ostrym sosem. Dzięki widzowie, można na was liczyć. Dobra, czekaj, próbuję. Ty, widelec cię pan. Ja czuję, że teraz to może być śmieszne, ale jutro mogę tego żałować. To jeszcze nie doszło do mnie. Ty, pocę się. Czuję takie ciepło teraz. Muszę zjeść to całe. Dawno nie jadłem ostrego tepsa. No. Ale robi wrażenie. Chcesz papryczkę? Spróbuj sobie jedną. Plus ostry sos. Teraz jeszcze nie pali, poczekaj. Ja wiem. I co? Przyjemnie? Przyjemnie. Bo ten sos jest ostrzejszy od papryczek. Na początku było śmiesznie, teraz jeszcze gorzej pali. Nie było pusto. Tam jeszcze sosu nie wylizano. Ale nie, tego sosu nie byli. A tu jest taki fragmencik z sosikiem, który wystaje. Dwa razy. No. Pokonany. Czemu ja to zrobiłem? Zadanie wykonane. Lecimy teraz do sklepu i zadecydujecie, jaki kolor walimy na łeb. Kupię szamponetkę, która się trzyma około miesiąc. Mam nadzieję, że szybko zejdzie. Dobra, mamy trzy takie farby. To jest srebrna, czyli najnormalniejsza. Chciałbym, żeby tą wybrali. Fioletowa i niebieska. Obstawiam, że wybiorą niebieską, co? Dajemy 15 minut. Dobra. Który obstawiasz?
Srebrny. Srebrny, żeby nie, wybrał? Nie, ja obstawiam fioletowy. Ja też chyba. To będzie najgorsze, co można zrobić. Ja bym tego najbardziej nie chciał. Niebieski jeszcze, okej? Okay? Srebrny, fajny. Dobra, mamy srebrny 24%, fioletowy 54%, niebieski 22%. Czyli to, czego najbardziej nie chciałem. I mówiłem, że to wybiorą. Powiem, że chyba ostatni raz taki odcinek kręcę. To niby jest do paru spłukań, ale na takim blondzie to będzie naprawdę długo się trzymać. Mam nadzieję, że to zejdzie jak najszybciej. Będę mył często włosy teraz, ale fioletowy. Dobra, domka tam sobie robi dalej warkocze, kolejny dzień. Nie wiem, że to kupię. Więc teraz to nakładam. A to muszę też umyć głowę, bo mam ten lakier cały. Dobra, słyszymy łeb. A teraz mu otworzę. Starczy chyba tego suszenia. Jo pierdziele, bajki to ciemne. Oj, oj, oj. Jakaś? Bo. Ja. Joker. Joker miał zielone. To jest bardzo mocny fiolet, tak jak widać zresztą. Pokażę jeszcze raz. No. Dlaczego mi to zrobiliście? Dlaczego? Dlaczego? Teraz chowamy go gdzieś tu. Zrobię kiedyś idące pranka w nocy. Ty, ale to by było mocne. Za mocne. Musiałbym później miska i wrzucić jego końcówki nawet same. Oj, widzowie, dużo łapek w górę. Ona tych odcinków praktycznie nie ogląda moich, bo nie ma czasu, więc wbijajcie dużo łap w górę. Ja jej zrobię takiego pranka z farbą. Obudzi się rano z innym kolorem, nie? Dajmy 15 tysięcy. Zrobię to za jakiś czas. Dobra, minął czas. Spłukujemy. Nie jest aż tak źle. Ej, spoko. Wiesz, on jest delikatny. Jak ci się Domka podoba, mój nowy fryz? Pewnie się nie podoba. Co? Nie widzę cię. Nie ma jakiejś dużej różnicy. No fioletowe włosy mam. Co nie ma dużej różnicy? Ale. Ale zostaw mój irokes. Dobra, dodaję właśnie kolejną ankietę. Czyli kąpiel w basenie czy w wannie? Ja wiem, co wybierzecie. Ja się spodziewam. Już dzisiaj gorzej być nie może po prostu. Ale obstawiam, że wybierzecie w basenie. Ja nawet tu nie muszę czekać na odpowiedzi, bo zobaczycie, że jest... Niefajny ten dzień jest. Ale poczekamy chociaż 15 minutek. Jak co to jedziemy na basen. Bo tato rozłożył, jest zimna woda. Powiem wam tak, strasznie wieje. A jak widziałem, to na razie grubo wyprzedza właśnie kąpiel w basenie, więc jedziemy do basenu. Zaraz wam powiem, ile jest procent dokładnie. Artku, bo my przyszliśmy się pokąpać. Posrało was chyba. Nie no, ludzie na Instagramie tak chcieli. Ale no ja, ale jest serio zimna? No i powietrze ucieka. A weź sprawdź, ile stopni jest. W basenie? No. Masz? Musiałbym włożyć, ale to trzeba poczekać chwilę. No to włóż to. Nie to. Instagram decyduje. Zobacz. Ojojojoj. Widzisz, bo niebieski było. Ojoj. Na zewnątrz jest cieplejsza. Dobra, mamy. Kąpiel w basenie czy w wannie? W basenie na dworze 91%. W wannie 9%. Te 9% to te, co jeszcze mnie lubi. Tak jak mówiłem, teraz jest ich coraz mniej. Trochę mnie to przeraża. Sprawdźmy, ile jest stopni na dworze. Idziesz, Janek, też się kąpać? Tak. Janek mówi, że mnie wesprze. Mrugnij 3 razy, jak będziesz do tego zmuszony. Co ty, nie gadaj. Dobra, skakujemy. Skakujemy z tego powodu, że nie wejdziemy tam. Tak. Co jest? Szedłem zobaczyć wariatów. No to chodź z nami. Nie, ja się kąpałem trzecim. Się, człowieku. Płynem Adidaska, pachniutki, kurde, a tam śmierdząca woda w basenie. Świeża woda, tam pieprzysz. Dopiero nalane, ale... Dobra, Janek, trzeba się rozpędzić ja i to... Gnojówki lałem. Z gnojówki. Dobra, nara! O! No i to, o! Nie? Zimno! Luź! Dobra, Janek, szybko, bo ja tu nie wytrzymam długo. Ale kąpiel w basenie? Zaliczona. Zimno! Ale tu... Ile mam tak wytrzymać? Ty, to chyba już zaliczone jako kąpiel, tak. Nie? Tu kąpiel szybko. Aż mi sutki. Wieje. Pierśnięci, hał, hał! Ej,
Ale zimno jest, zanoś się lepiej po barki. Uwierz mi, że lepiej. Ja nie czuję rąk ogólnie, nie? Jest zimno. I ta woda została świeżo nalana z tego, ze szlaufa. Tylko wytnij k***a. Co? Wychodzimy? Nie no, co ty, fajnie jest. Powiem ci, ale im dłużej... Ale im dłużej, tym lepiej, tym no. Cieplej. Dobra, kąpiel jest chyba zaliczona. Wychodzimy? Tak. Dobra. Ale tu jest ciepło teraz. No. O dziwo, tu było chyba chłodniej, teraz mi jest ciepło. No. Przez to, że tam było chłodniej. Dobra, pływak wrzucony. Temperatura będzie maleć. Ty ile taka zimna woda ma stopni? Taka w potoku to ma 5 stopni, 6. Dobra, a tak... To nie, tu będziesz miał, miał 15 stopni. 16 to. Tak? No. Czyli tak jest zimno. Normalnie to woda ile ma tak fajnie, przyjemna? Przyjemna, no to jest 20 stopni, 19. 20 stopni, 19, przyjemna woda. To było najbardziej najgorsiejsze z tych wszystkich chyba zadań. Znaczy kebab też nie był łatwy. Tato, wiesz jakiego kebaba dzisiaj jadłem? Jadłem kebaba podwójnym ostrym sosem i jalapeno papryczkami samymi. Jak ja pójdę na dwójkę dzisiaj... No, będzie strzał to... ogniem. Będę zamawiał nową toaletę dzisiaj, bo wypali muszle. Ej, poczekaj, stań, nie ruszaj się, nie ruszaj się. To? Taką koszulkę możecie kupić na sklepie. 1L1P.pl 19? Nie ma opcji. Było ciepło chyba. Nie ma opcji. Przecież ja przychodziłem, może to jest, nie może działa. Tam jest 9, a nie 19. Albo to nie działa. No nie wiem, 19 stopni, ale coś mi się tu nie zgadza z tym. Bo ja miałem tak, czułem palce, jak mi normalnie zaciska, nie? Od zimna. A 19 stopni to było w lato, jak się tu kąpaliśmy i było przyjemnie. A na zewnątrz jak jest zimniej, to w wodzie jest cieplej, się wydaje cieplej. Pamiętam jak był grat i weszliśmy do basenu kiedyś na którymś odcinku. To było naprawdę przyjemnie wtedy. Stary, muszę iść. Gdzie? Do chłopa, stary, weź tą kamerę. Ej, żyjesz? Co? Żyjesz? Stary, tu naprawdę był s***y pomysł. Wódka i skręty, do wyjścia to nie wiem którędy. Idźcie mi wyjść stąd, badam ziomkami na disco. Robimy tu wtedy ten destroy, częstuję was dobrą nawigą. Masz problem to idź stąd. Idźcie pik za pikiem, mi dobie kwit za kwitem. Zaczęło mi się nudzić, więc nudów wydałem bitę. Czasami nagrywam filmy, czasem robię muzę. Robię to, bo lubię, a nie dlatego, że muszę czarny asfalt.